Ja widziałam w każdym z nas płonący ogień miłości i Duch Święty podsyca ten ogień, żeby on taki był konkretny, taki czerwony, pomarańczowy i żeby później był pożar. I jeszcze takie miałam przeżycie, że widziałam podnoszącego się Pana na tronie, groźnego, potężnego, wściekłego, wpienionego na diabła i Pan mówi, że nie bój się, córko, synu, oto wynagrodzę ci lata, które pożarła szarańcza. Nie zatrzymuj się, jesteś niezniszczalny i nie dziw się, że ciebie wywyższam, bo to, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to przygotował Pan wszystkim, którzy Go miłują. Amen.